niezwykle ciekawie. Wtedy te emocje już się rozpoczną i będziemy mieli wielkie mecze. Za chwilę przedstawimy Państwu składy zespołów Rafmix Stalbit w świecie w swoich tradycyjnych niebieskich koszulkach na żółto-niebiesko Eurohodrup Toruń. Obydwie drużyny osłabione, ale także z wielkimi powrotami. Mamy powrót Patryka Podolskiego, wielkiej gwiazdy Staleksligi sprzed dwóch lat, kiedy tutaj rozniósł, możemy powiedzieć, samemu tą ligę i dał tytuł ekipie Rafmix Stalwit w świecie. No teraz po raz kolejny Podolski na parkiecie hali widowiskowo-sportowej Świeciu. Także obok niego Vanat, jest Jasik, jest Tomek Rogusz, także Baranowski w bramce, Świetlik, a więc no skład naprawdę kapitalny i będziemy mieli tutaj naprawdę kapitalne emocje do samego końca tegorocznych rozgrywek Staleksligi i także tego pierwszego meczu pucharowego. Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęliśmy naszą transmisję poprzez kanał YouTube, ale to może za chwilę, ponieważ jest okazja. Próbował Kawka, przebijał się tam prawą stroną boiska, ale nic z tego nie wyszło. Eurodrup osłabiony, nie ma kilku zawodników, którzy grają w drużynie FC Toruń. To jest poważne osłabienie. Jest one oczywiście spowodowane tym, że jutro FC Toruń rozgrywa bardzo ważny mecz. Jest to mecz ligowy, a więc no nie ma takiej możliwości, aby w dniu dzisiejszym właśnie rozegrać kolejny mecz w ramach rozgrywek pucharowych Staleksligi. Vanat faulowany. Mamy rzut wolny. A przypomnijmy, bo o tym jeszcze w dniu dzisiejszym nie mówiliśmy. Sędziami dzisiejszego spotkania są panowie Patryk Gieckiewicz oraz Jakub Bzdawka. Ależ potężny strzał Tomka Rogusza. Na szczęście dla ekipy Eurodrup nic z tego nie wyszło. Teraz okazja, Kulczycki trochę za mocno zagrana do niego ta piłka. No już szybciutko próbował z drugiej strony Rogusz, on do Vanata. Próbuje drużyna Rafmixu. Baranowski. Wycofana piłka do Świetlika. Szybciutko. Teraz dobry pressing stosuje drużyna Eurodrup Toruń. Walka o tą piłkę na całej długości boiska. Jest przechwyt. Kulczewski. No ale dobry powrót zawodnika Rafmixa. I już próbuje znowu drużyna z Torunia. Wycofana futbolówka do tyłu.
próbuje drużyna Rough Mixu przebić się. Zawodnik z numerem 3 bez faulu. Za chwilę już przedstawiam Państwu składy, pełne składy zespołów, ponieważ dopiero teraz otrzymałem to od organizatorów, dokładnie w tym momencie, więc szybciutko jeszcze raz składy zespołów. Karol Szyszkowski z trójką w rach, w Mix Stal w Świecie, 10 Wanat, 13 Podolski, 14 Baranowski, 19 Romanowski, 20 Rogusz, 21 Jasik i Eurodrop Toruń, Kraska, Zieliński, Kulczewski, Jankiewicz, Żukiewicz, Kułacz, Suchocki, Ruchlewski, Dudek, Spychalski, Kawka. To skład drużyny z Torunia, drużyny Eurodrop Toruń. Wanat. Ma z tyłu Szyszkowskiego. Wanat jednak w indywidualnej akcji. Strzał daleko obok bramki Andrzeja Sai. Nie powiedzieliśmy właśnie o bramkarzach. Andrzej Saja w ekipie Eurodrop Toruń. W barwach drużyny Raf Mix Stal Wit Świecie. Piotr Świetlik. Szyszkowski do Wanata. Ponownie Szyszkowski. Baranowski, Wanat, Szyszkowski. Próbuje drużyna Raf Mixu. Romanowski. Strzelec bramki sezonu. Piękny gol rok temu, ale już teraz piękna piłka do Szyszkowskiego. Jest rzut rożny. Przypominamy Państwu oczywiście o możliwości głosowania na bramkę kolejki. Bramkę poprzedniego weekendu zapraszamy na stronę staleksliga.pl. Wszyscy zwycięzcy bramek weekendu przejdą do następnego etapu i będą rywalizować, no już, o miano bramki roku. Takie samo głosowanie będzie oczywiście po tej kolejce. Od poniedziałku będzie można na stronie staleksliga.pl głosować. A przypominamy, że w poprzednim sezonie najpiękniejszą bramkę zdobył Radosław Romanowski z drużyny Raf Mix Stal Wit Świecie. Był to mecz półfinałowy z drużyną FX Brokers. Teraz faulował Rogusz Remigiusza Spychalskiego. Żółkiewski. Spichalski. Zieliński. Wybijana od Podolski. Kamil Żółkiewski rozpocznie od autu. Już wznowiona gra. Rozpoczęły Eurodrop, Wojciech Zieliński. Przejęta piłka przez zawodników Raf Mixa. Rusza Rogusz. Strzał prawą nogą po długim słupku. Niecelny. Łukasz Kulczewski. W kierunku Artura Janukiewicza. Piłka opuściła plac gry. Jest aut dla drużyny Eurodrobiu. Któraś z tych drużyn... Nie, przepraszam, był faul. Więc jednak nie aut, a faul. Któraś z tych drużyn w dniu dzisiejszym pożegna się z pucharem Staleksligi. Ale przypominamy, że czeka nas jeszcze jeden mecz Staleksligi. Pomiędzy tymi dwoma drużynami w pucharze, ale to będzie oczywiście puchar gry w kręgle. I będzie to pojedynek, który zostanie rozegrany, no jeszcze nie wiadomo dokładnie w jakim terminie, a więc zobaczymy, która z tych drużyn okaże się także lepsza w meczu w kręgle. Teraz nie było faulu. Rogusz szukał tam prostopadłym podaniem Podolskiego.
Przypomnijmy oczywiście, że w dniu jutrzejszym pokazujemy dla Państwa wszystkie spotkania, a więc jutro 9 spotkań. Rozpoczynamy o godzinie 13:30. Tymczasem rozpędza się Wanat za plecy Podolskiego ta piłka. Przypominamy, że dzisiaj, ależ teraz jest faul, to będzie żółta kartka dla Artura Jankiewicza, tak jest. Artur Jankiewicz ukarany żółtą kartką za faul na Tomku Roguzu. Mamy 2 minuty kary dla zawodnika z Torunia. Jasik ustawia sobie tą piłkę, jest tam także Wanat. Zobaczymy, kto zdecyduje się uderzyć tą futbolówkę. Wanat do Rogurza broni Saja. Jeszcze zamieszanie, jeszcze przejmuje Jasik. No i teraz dobrze włączyli się w to wszystko zawodnicy Eurodrobiu, ale siłowo teraz przepnął się z Łukaszem Kulczewskim. Patryk Podolski odzyskał tą piłkę. Rogurz, ależ no niedokładne zagranie tę piłkę. Przeprosił teraz swoich rywali, przepraszam, swoich kolegów z drużyny oczywiście. Teraz Baranowski, oj, ostre było to wejście. Saja, długie piłka do przodu, Piotr Świetlik. Kulczewski, kiedy tylko zobaczył, że no, idzie do niego adresowana piłka, szybko wstał, próbował coś wykorzystać z tej sytuacji, ale nic z tego nie wyszło. Kulczewski, Kawka. No i spokojnie. Radosław Kraska. Kraska. Uwolnił się teraz z krycia Wanata. Kulczewski. Jest tutaj także Kraska. Kulczewski. Nie ma zagrania piłki ręką. Wypicie piłki na rzut rożny. A my zobaczmy tą sytuację jeszcze raz. Czy nie było tutaj zagrania piłki ręką? Było zagranie piłki ręką. Możemy to już Państwu potwierdzić. Z tej powtórki było widać tam w końcowej fazie zagranie futbolówki właśnie ręką. Jeszcze przez 22 sekundy w osłabieniu drużyna Eurodrobiu. Baranowski. Przejęcie piłki przez Kulczewskiego. Siedem sekund jeszcze w osłabieniu. Za chwilę już drużyna Eurodrobiu będzie w komplecie. Już drużyna Eurodrobiu w komplecie, a strzelał Marcin Wanat obok prawego słupka. Mamy wymianę całej czwórki zawodników. Ależ teraz nie zrozumiał się Kamil Żółkiewski z jednym ze swoich rywali, przepraszam, kolegów oczywiście, to z numerem 8 Wojtek Zieliński. Baranowski, piłka do Romanowskiego, dobrze próbował tam Spichalski ubiec Romanowskiego, wróciła piłka do Świetlika. Podolski, ale jeszcze teraz dobrze zbudowany Podolski potrafi przepychać się siłowo ze swoimi rywalami, wychodzi mu to naprawdę bardzo dobrze. Teraz właśnie piłka adresowana do Podolskiego, nie było faulu, wyłuskał piłkę Urodrupa, ale tylko na chwilę. Przypominamy, że w razie niewyłonienia zwycięzcy w regulaminowych 40 minutach mamy tutaj 5 minut pierwszej dogrywki, później 5 minut drugiej dogrywki i ewentualnie rzuty karne. Próbował teraz przejąć tą piłkę Karol Kułacz, ależ piękna interwencja Jasika, po strzale Jasika. Andrzej Saja, nie mamy czasu na powtórkę, bo już Baranowski z tą piłką. Kolejna okazja jest Saja, teraz będzie okazja do powtórki tego potężnego strzału sprzed chwili. Kapitalny strzał, ale my wróćmy już
na plac gry, bo tutaj drużyna Eurobiu, Wojciech Zieliński do Karola Kułacza. Kułacz. Kułacz sam jest, Spichalski z lewej strony, właśnie do niego adresowana ta piłka, ale nie było nikogo, kto mógłby zamknąć tą akcję. Kto mógłby wykorzystać, aby tutaj zawodnicy z Torunia mogli pokusić się o strzał celny na bramkę Piotra Świetlika. Pojawił się na placu gry w ekipie Rafmiksa Karol Szyszkowski, ale teraz Kułacz. Kułacz blisko niego. Rafał Baranowski, Kułacz strzał z ostrego kąta lewą nogą obok bramki Świetlika. Rozpoczął już Świetlik do Jasika. Piętnaście minut meczu za nami, ciągle bez bramek. Jasik. Szyszkowski. Ponownie Jasik. Piłka na prawą stronę, Szyszkowski. Ależ znalazł tam Romanowskiego, no i to była wyśmienita okazja do strzelenia bramki. Rozpocznie od bramki Andrzej Saja, a my zobaczymy to za chwilę jeszcze raz. Tutaj no, idealna okazja do zdobycia bramki, ale już przenieśmy się na plac gry, bo tutaj atak drużyny Eurodrobiu powstrzymany od autu Rafmix. Jasik. Baranowski. 4 minuty do końca pierwszej połowy. Rogusz przepychał się, próbował sam. Z tego jednak nie wyszło. Drużyna z Torunia ciągle szuka tutaj możliwości ataku na bramkę Świetlika. Teraz kolejny strzał. Jeszcze będzie dobitka. Nie, próbował Tomek Rogus. Mamy rzut rożny. Piłka odbiła się od nogi Dawida Kawki. Wycofanie futbolówki do tyłu. Vanat. Marcin Vanat szuka miejsca. Vanat w indywidualnej akcji, blisko niego już był Kawka i Artur Jankiewicz. No i od autu rozpocznie drużyna z Torunia. Długa piłka do przodu w kierunku Maćka Dudka. Mamy kolejny aut dla drużyny ze Świecia. Przepycha się Podolski. Ależ pięknie obrócił się teraz, pięknie to zrobił Patryk Podolski. No ale nic z tego nie wyszło. No i już próba drużyny z Torunia, Maciej Lulek. No i interweniuje jednogą Piotr Świetlik, mamy rzut rożny. Piłka na prawą stronę, Kawka. Dudek. Stracił futbolówkę Jankiewicz. No i próbował sam Tomasz Rogusz, ale to jest kolejny strzał, który Rogurzowi nie wychodzi. No i wścieka się tam Romanowski, że on nie dostał tej futbolówki. Teraz przejmuje Vanat. Vanat! Kolejny strzał niecelny. Ma przewagę drużyna Rafmix Stalwit. Więcej tych strzałów, ale są to strzały niecelne. Nic nie trafia w bramkę Andrzeja Sai. Teraz błąd Kawki i mamy rzut rożny. Rozpoczęli już z tego stałego fragmentu gry zawodnicy Rafmix Stalwit. Mamy jeszcze jeden rzut rożny. Po strzale Romanowskiego ta piłka odbiła się.
No i mamy jeszcze jeden stały fragment gry. Teraz oj, Ogóz, Panu Bogu w okno. No, te strzały Ogóżowi w dniu dzisiejszym nie wychodzą. Teraz Świetlik wychodzi z bramki, wybija futbolówkę na aut. Sekundy do zakończenia pierwszej połowy. Bez faulu, próbuje drużyna Storunia. Teraz Rogusz trzymał tam jednego z zawodników Storunia. Kraska, Kawka, no i dobrze Romanowski, on zasekurował Świetlika. Rogusz, długa piłka na Podolskiego, Andrzej Saja. Faulował Rogusz, Maćka Dudka. Teraz przejmuje Rogusz, urywa się z prawej ze strony, ależ dobre wyjście z bramki Sai, bo urywał się tam z prawej strony Romanowski, gdyby no nie zażegnał tutaj niebezpieczeństwa Andrzej Saja, no to mogłaby być tutaj bramka dla drużyny. Rafmik Stalwit w świecie. Strzelał Vanat, no i to jest koniec pierwszej połowy spotkania. Dobrze wyjaw, Mix Starbit, Eurodrup 0-0. No i rozpoczęła się druga połowa spotkania pomiędzy Rafmix Stalwit w świecie a drużyną Eurodrup Toruń. Przypominamy, że do przerwy 0-0, do przerwy bez bramek. No i jeżeli takim wynikiem zakończy się oczywiście ta druga połowa, no to będziemy mieli tutaj dogrywkę.
Ale w dogrywce, no to wszystko już zdarzyć się oczywiście może. W dogrywce będzie na pewno bardzo ciekawie. Przypominamy Państwu oczywiście o konkursie. Konkursie na bramkę weekendu, ale to może za chwilę. Vanat, mamy out. No dobrze, jest okazja. A więc szybciutko konkurs na bramkę weekendu. Organizowany przez Halową Ligę Piłki Nożnej w Świeciu. Można oddawać swoje głosy na stronie staleksliga.pl. Oglądacie bramki, które były nominowane do tej właśnie bramki weekendu. Zwycięzca bramki weekendu przechodzi do konkursu na bramkę roku. Co weekend będziemy wybierać dla Państwa 5 bramek. Dzisiaj transmitujemy dla Państwa 2 spotkania. Jutro transmitujemy dla Państwa tych spotkań 9. I z tych 11 nie ma bramki, wybijają zawodnicy Eurodrobiu. Ależ była teraz tutaj groźna sytuacja. Nie mamy czasu na powtórkę, bo już Rafnix dalej w ataku. Broni Andrzej Saja. Wrócę do tego, co Państwu oczywiście mówiłem. A więc głosujemy, koszt takiego SMS-a to 61 groszy. Z VAT-em oczywiście. Zwycięzca bramki weekendu przechodzi na konkurs bramki sezonu. No i wtedy, kiedy mamy już to głosowanie na bramkę sezonu, tam w grę wchodzą bardzo atrakcyjne nagrody. Więc będzie naprawdę bardzo ciekawe głosowanie. Przypominamy, że w zeszłym roku tą bramkę sezonu zdobył Radosław Romanowski. A do zwycięstwa potrzebował prawie 500 głosów. No, co jest liczbą naprawdę niezwykle dużą. Chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze o kilku innych nowościach, a więc, ale to może za chwilę. Urywa się Kraska. No i ponownie nie było nikogo. Kraska zagrał tą trochę piłkę na pamięć, szukał tam Wojtka Zielińskiego, ale nic z tego nie wyszło. Wrócę jeszcze do naszych transmisji. Dzisiaj po raz pierwszy pokazujemy Państwu transmisję przez YouTube'a. No i będziemy to robić już do końca sezonu. YouTube oferuje Państwu oczywiście wyboru jakości, w jakiej Państwo chcą oglądać, ale to może za chwilę. Rogusz Vanat! Jest bramka! Piłka minęła całym obwodem linię bramkową. Marcin Vanat, strzelcem pierwszej bramki w pucharze Staleksligi. Za chwilę przyjrzymy się temu jeszcze raz. Tomek Rogusz, on asystował przy tej bramce. A my za chwilę pokażemy Państwu właśnie tą bramkę. No i tutaj widać, jak wyciąga tą piłkę zza linii bramkowej. Zrobiłem Państwu taką malutką stop klatkę, aby Państwo widzieli, jak Andrzej Saja wyciąga tą piłkę zza linii bramkowej. A więc mamy 1-0. Pierwszą bramkę w pucharze zdobywa Marcin Vanat. Marcin Vanat, zawodnik, który no, jest w tym sezonie twarzą Staleksligi, tak? Wybrany przez widzów i włodarzy ligi na to, aby reprezentować właśnie Staleksligę. Ale jeszcze o kilku nowościach, o których Państwu nie powiedziałem, tak jak już właśnie mówiłem, YouTube pozwala Państwu na wybranie jakości, w jakiej chcą Państwo oglądać te transmisje.
Mogą to Państwo zrobić na dole, klikając na zębatkę i wybrać 240p, 360 i 480. To jest także jedna z nowości. Jutrzejsze mecze będą także z autoplayem, więc będzie to okienko na stronie StarXLiga.pl odpalało się automatycznie, kiedy tylko Państwo wejdą na stronę. Po meczu będą Państwo mogli również oglądać bezpośrednio retransmisję tego spotkania. A funkcja PVR pozwala na nagrywanie tego meczu do 12 godzin i w tym momencie, kiedy będą Państwo oglądać mecz i chcą Państwo wrócić do jakiejś sytuacji, no to tym suwaczkiem na dole można wrócić się do danej sytuacji, a później wrócić ponownie do transmisji na żywo. Kolejna bardzo przydatna funkcja, więc no, zmieniamy się, staramy się, aby te rozgrywki Starlex Ligi były pokazywane też coraz lepiej. Będziemy także starać się poprawiać jakość naszych transmisji, co również będzie pomagało w odbiorze. Będzie naprawdę niezwykle ciekawie. Zapraszamy Państwa już bardzo serdecznie na naszą stronę StarLexLiga.pl do oglądania naszych transmisji. No a my mamy bramkę dla drużyny z Torunia. Pierwsza bramka dla Eurodrobiu Toruń, Karol Kułacz z numerem 14. I mamy 1-1. Za chwilę oczywiście pokażemy Państwu powtórkę tej sytuacji. Tutaj Kułacz otrzymał tą piłkę, ruszył do przodu i pokonał Świetlika. 1-1. Już po raz kolejny próbuje drużyna z Torunia. Kolejny raz Karol Kułacz, ależ on jest szybki. Ale teraz dobra interwencja Świetlika. Próbuje drużyna Rafpinksu. Może teraz uda się wyprowadzić kolejny atak. 1-1 na 11 minut przed końcem regulaminowego czasu gry. Bez faulu Romanowski. No i teraz faulował Romanowski zawodnika z numerem 23. To Michał Suchocki. Kolejne długie wybicie do przodu.
Kułacz. O, jeszcze jest okazja, Rogusz. Rogusz sam broni Saja. Saja jest naprawdę dzisiaj bardzo dobrze dysponowany. Bez faulu. Baranowski! No i rozpocznie od bramki Andrzej Saja. Główką Vanat. Rogusz. Rogusz do Podolskiego. Dobrze wmieszał się w to wszystko Kułacz. Jest aut dla Rafmiksu. Kolejna okazja. Marcin Vanat. Mamy jakieś problemy z obrazem. Już obraz powrócił. Przepraszamy Państwa, że przez chwilę nie mieli Państwo tego obrazu. Teraz kolejny przechwyt i po raz kolejny Saja. Saja jest naprawdę dzisiaj w bardzo dobrej dyspozycji. Teraz Świetlik wybija na rzut rożny. No i już kolejna próba. No i brawo, brawo, Piotr Świetlik zablokował ten strzał Kułacza. No i cóż, proszę Państwa, no szykuje nam się tutaj dogrywka. Jeszcze 8 minut, co prawda. No ale możemy mieć tą dogrywkę w dniu dzisiejszym. Vanat. Przypominamy kolejny mecz. Lachosztorgos-Helmża. Grudziądz Team. Kułacz. Bez faulu Baranowski próbował odzyskać tą piłkę. Kułacz, sam. Janukiewicz. Jankiewicz, wycofanie piłki do tyłu, ależ mocny strzał Dawida Kawki. No i o przerwę prosi Rafmik Stalwit. No i wracamy po tym czasie dla drużyny ze świetla dla Rafmiksu Stalwitu. No i brawo Saja. Próbował się tam, był to dobry strzał. Dobrze, rzucił się Saja, teraz dobra interwencja Saji. Próbował Vanat. No i już Jankiewicz. Jankiewicz sam naciskany przez Romanowskiego strzelał. Mamy rzut rożny. Kraska. Jankiewicz. Będzie kolejny rzut rożny
strzelał Marcin Vanat. Przepraszam, blokował ten strzał u Jankiewicza Marcin Vanat. Sześć minut do końca regulaminowego czasu gry. No i ciągle 1-1. Rafmix Stalwit w świecie remisuje z drużyną Eurodrobiu. Czy będziemy mieli konkurs? No najpierw dogrywka, a potem karne. Zobaczymy. Będzie na pewno niezwykle ciekawie. Karol Kułacz, faulowany przez Vanata i to jest żółta kartka dla Vanata. To jest żółta kartka dla Marcina Vanata. Zobaczymy za chwilę jeszcze raz tą sytuację. Vanat nie może zgodzić się z tą decyzją sędziego. No a my zobaczmy. No ewidentnie wpadł Marcin Vanat w rywala. Nie ma tutaj mowy dyskusji o jakiejkolwiek kontrowersji. Tymczasem przejmuje piłkę Szyszkowski. Jest w przodu Romanowski. Szyszkowski zatrzymał się z tą piłką. No już szybko byli przy nim Ruchlewski i Suchocki. Mamy aut. Ten mecz zwiastuje nam tylko, jakie wielkie emocje będziemy mieli tutaj w pierwszej lidze. Teraz bez faulu Szyszkowski. Piłka nie opuszcza placu gry i... Jaka decyzja sędziego? Mamy rzut rożny. Rozpoczęli z tego rzutu rożnego. Wybijają jak najdalej, tak na uwolnienie możemy powiedzieć zawodnicy. Z Torunia. Już tę minutę oni w osłabieniu drużyna Rafmixu. No i teraz jest okazja. Kawka. Suchocki. Spokojnie mogą rozegrać tą akcję. Żółkiewski. Próbował Karol Kułacz. Jeszcze nic z tego nie wyszło. Kraska. Żółkiewski. Ależ tylko boczna siatka po strzale Karola Kułacza. Długa piłka do Romanowskiego, od Świetlika nic z tego nie wyszło. Saja. Żółkiewski. Żółkiewski jest w środku boiska, nie ma miejsca do oddania strzału. Suchocki. No oj, oj, oj. Cóż w tej sytuacji chciał zrobić Karol Kułacz? I już w komplecie drużyna Rafmixu. Wszędzie piłki przez Kułacza. Suchocki broni Świetlik. Mamy rzut rożny. Wycofanie futbolówki do tyłu. Suchocki. No i jest przejęcie przez Rogurza. Czeka na piłkę Podolski. Rogurz sam. Czystym śliskiem, mówi Patryk Greckiewicz. No i już akcja z drugiej strony. Suchocki, Świetlik! Piłka przechodzi pod nogami Świetlika! Suchocki strzelcem bramki! Michał Suchocki, zawodnik z numerem 23, zdobywa drugą bramkę dla drużyny Eurodrobiu. Szybko przeanalizujmy tą sytuację jeszcze raz tutaj. Szukał, no myślał, że będzie faul. Przeanalizujmy sobie dokładnie tą sytuację. Jeszcze raz od początku. Tutaj ruszył Rogusz. Tutaj czysty wślizg. Było uderzenie najpierw w piłkę. Sędzia puścił grę szybciutko. Saja wznowił futbolówkę. No i piłka pod nogami Świetlika. Ale my wróćmy do meczu.
Banat. Ależ błąd Marcina Vanata. Rozpocznie od autu Eurodrup. 2 minuty. No i czy będziemy mieli zwycięstwo w wielkim meczu dla drużyny z Torunia? Już przygotowują się Lajos Torgos Team i Grudziądz Team. Lajos Torgos Helmza oczywiście. Tymczasem Świetlik wycofany z bramki. Mamy Romanowskiego na placu gry. Czeka na futbolówkę Rogusz. Teraz właśnie piłka zagrana do Rogurza. Ten próbował do Podolskiego, no ale wybija na aut Kraska. Teraz Podolski obok bramki. Będą przedłużać zawodnicy z Torunia. Kto faulował? Faulował Marcin Vanat. Nie, faulowany Vanat oczywiście. Vanat do Podolskiego. Romanowski, Vanat. Baranowski. Rogusz. Rogusz, dobrze Saja. Mamy rzut rożny. Minuta do końca tego spotkania. Wycofanie futbolówki do Vanata. Vanat zablokowany. Będzie out. Vanat. Ależ emocje. 50 sekund. Baranowski. Vanat. Ponownie Baranowski. No i mamy jeszcze jeden out. Jeszcze 30 sekund. Podolski. Ależ teraz strzał niecelny. Gdzie teraz wybita ta futbolówka? Przejęcie przez Rafmix. Vanat. Romanowski. 20 sekund. Rogusz. Piłka wybita jak najdalej. Rozpocznie już Romanowski. 10 sekund. Proszę Państwa, to jest ostatni atak. Romanowski. Podolski. Dobrze wybija drużyna Eurodrobiu. Jeszcze Rogusz zablokowany. Jest rzut rożny. 300 sekundy. No i nie ma. To jest koniec. To jest koniec tego spotkania. Eurodrób Toruń pokonuje Rafmix Salwit Świecie w pierwszej rundzie Pucharu Stalex Ligi. No i sensacja, bo taką można niewątpliwie uznać. No zobaczą Państwo, jak cieszy się drużyna Eurodrobiu. Oni cieszą się zasłużenie. Drużyna Eurodrobiu w drugiej rundzie Pucharu Stalex Ligi.